Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Grzesiek mnie zapowiedział, więc nic nie będę mówił. Czasem dobrze wracać do miejsc, których się dobrze człowiek czuje. W takie miejsca. Takie miejsca zawsze dają człowiekowi nową energię. Słuchajcie, to właśnie, co próbujemy w tych wieczorach, próbujecie w tych wieczorach w jakiś sposób zgłębiać tajemnicę dekalogu jako fundamentu wiary. Jest to tajemnica, która ma nas prowadzić do odkrywania właśnie miłości Boga. Odkrywania tego, co Pan Bóg nam dał i po co nam to dał. Tak się złożyło, że przypadło mi chyba najtrudniejsze przykazanie. Idąc homiliami papieża, tak jak podkreślane tu było wiele razy, że chcemy się opierać na słowach Ojca Świętego Jana Pawła II z homilii, które wygłosił w 1991 roku, będąc na pielgrzymce w naszym kraju. O piątym przykazaniu papież mówił w Radomiu. I też będę chciał się posłużyć słowami Ojca Świętego w tej konferencji, ale również przede wszystkim słowami Biblii czy Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mam świadomość tego, że jest to najtrudniejsze z przykazań, które w jakiś sposób można wyjaśniać, próbować wyjaśniać, i przykazanie, które jest tak obszerne, że na pewno nie wyczerpię tematu, obym was nie wyczerpał w tym temacie, ale będę próbował dotknąć kilku rzeczy, na pewno nie wszystkich, bo nie ma możliwości, abyśmy wszystkiego tutaj dotknęli, i będę próbował to jakoś zebrać, chociaż nie wiem, czy mi się to uda, zobaczymy, w całość. Jak zobaczyłem plakat Nie zabijaj i to zdjęcie, no tak rzuciło się od razu w oczy, jak bardzo jest to trudne przekazanie. Jak bardzo dziś przykazanie na czasie, jak bardzo konkretnie na czasie, jak bardzo możemy zobaczyć na własne oczy człowieka, który ginie z rąk nawet swoich najbliższych. Ale idąc po kolei, moi drodzy, papież Jan Paweł II, kiedy mówił w homilii w Radomiu 4 czerwca 1991 roku na temat piątego przykazania, powiedział o piątym przykazaniu tak, mówiąc o całym dekalogu. W samym centrum tego porządku dekalogu leży przykazanie nie zabijaj. Zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do życia od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych. Nie trzeba chyba do tego nic dodawać, ale trzeba próbować jakoś to wyjaśnić. I o ile pierwsze cztery przykazania, jak patrzymy, jak rozważaliście te przykazania, są bardzo konkretne, ale tak rozciągnięte, nawet czwarte, jak rozważaliście ostatnio, przykazanie, które jest bardzo rozbudowane. Tak piąte, szóste, siódme przykazanie jest bardzo krótkie i konkretne. Nie będziesz zabijał. I tyle. Nie będziesz zabijał. Każde z tych trzech przykazań, piąte, szóste i siódme, odnosi się do takich elementarnych dóbr człowieka, ochrony tych elementarnych dóbr człowieka. Najpierw życia, potem małżeństwa, potem własności, te trzy kolejne przykazania. I dziś właśnie mamy to prawo do życia. Myślę, że każdy z nas jest świadomy tego,
jak bardzo emocjonalne są dzisiaj rozmowy na temat właśnie tego przykazania. Jak bardzo ludzie w emocjach próbują rozmawiać na ten temat, nie próbując nawet poszukać wspólnego języka, tylko próbują gdzieś o tym rozmawiać, często nawet drugiego człowieka traktując z góry, tak delikatnie mówiąc, czy nawet poniżając innych. I moi drodzy, ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, co Pan Bóg dał człowiekowi w tym przykazaniu. Bo pytanie jest, dlaczego Mojżesz, gdy pod Synajem były zgromadzone tysiące ludzi, zamiast powiedzieć nie zabijajcie, powiedział nie zabijaj. Takie pytanie zadał Filon Aleksandryjski, kiedyś komentując to przykazanie. Dlaczego Pan Bóg, dlaczego Mojżesz powiedział nie zabijaj, a nie zabijajcie? I komentując dalej powiedział, tak jakby Pan Bóg zwracał się nie do całego tłumu, ale tylko do jednego człowieka. I Mojżesz chciał dać czytelnikom, nam wszystkim, bardzo konkretną naukę, pokazując, że każdy poszczególny człowiek, jeśli przestrzega prawa i jest posłuszny Bogu, jest tak wartościowy jak cały i bardzo liczny naród, a nawet więcej jak wszystkie narody, a można by powiedzieć jeszcze dalej jak cały wszechświat. A więc Pan Bóg na każdego człowieka patrzy indywidualnie. Dziś w kulturze masowości, w kulturze tego patrzenia na człowieka w kontekście tłumów, mas, mamy świadomość tego, że Bóg patrzy na człowieka indywidualnie. Nie patrzy jako na tłum, na ludzi sobie obcych, ale każdego z nas traktuje indywidualnie. I można by pokazać i powiedzieć, pokazać to i widzieć to w tym kontekście. Bóg na ciebie i na mnie patrzy w sposób indywidualny. I tak jak mówiłem przedtem w Słowie Bożym na mszy świętej, że miłość Boża prowadzi do tego, że człowiek widzi więcej. Miłość Boża, której człowiek żyje, pokazuje, że człowiek widzi więcej, patrzy dalej. I chcąc rozważać te tajemnice Bożej miłości w kontekście piątego przykazania, spójrzmy na Biblię. Jest to trudne, bo jest mnóstwo tekstów, które trzeba byłoby przytoczyć, mnóstwo tekstów, które trzeba byłoby w jakiś sposób tutaj skomentować. Nie sposób tego wszystkiego zrobić, ale popatrzmy chociażby tak bardzo konkretnie. To przykazanie jest zapisane w dwóch księgach. W Księdze Wyjścia w 20 rozdziale i w Księdze Powtórzonego Prawa w 5 rozdziale. I obydwa teksty brzmią identycznie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz zabijał. Tylko że jak tak wchodząc troszkę głębiej, patrząc na te słowa, które są użyte w językach oryginalnych, mamy ten problem, że język oryginalny Pisma Świętego jest bardzo szeroki, dużo szersze ma znaczenia niż nasze słowa w języku polskim. I są tam różne słowa używane na określenie morderstwa, zabójstwa, ale w tym przypadku jest użyte jedno konkretnie hebrajskie słowo i które można by tak bardzo konkretnie przetłumaczyć na nasz język polski, bardziej by można było oddać w kontekście nie będziesz mordował, bo chodzi o mordowanie, odnosi się to słowo konkretnie do człowieka. I te słowa, które tam są użyte, pokazują, że człowiek może prowokować czyjąś śmierć. Człowiek może przelewać niewinną krew. Może umyślnie spowodować śmierć drugiego człowieka. Ale to wszystko czasami, jeżeli wychodzi z pobudek egoistycznych, jeżeli jest zaplanowane, jeżeli jest czasem aktem zemsty, jest właśnie tym słowem określane. I dlatego
jako to że to przykazanie nie mówi wprost o tym, kogo nie należy zabijać. Dlatego często nawet wegetarianie odwołują się do tego słowa, mówiąc o tym, że nie wolno zabijać zwierząt. Nawet pacyfiści, którzy mówią, że jest bezwzględny zakaz zabijania ludzi, a nawet Świadkowie Jehowy, którzy nie idą, mają zakaz wchodzenia, czy zakaz brania udziału jako żołnierze w wojnie, odnosząc się również do tego słowa, mówiąc o tym, że nie wolno zabijać. Więc można by tutaj poszukać różnych kontekstów. Można by tutaj szukać różnych kontekstów słowa, ale w Starym Testamencie to słowo, które jest użyte na określenie zabójstwa, mówi nam zawsze konkretnie, że ono stoi na straży nienaruszalności życia, nienaruszalności i integralności życia ludzkiego. I kiedy spojrzymy na Biblię, moi drodzy, to mamy już świadomość tego, że od samego początku Pan Bóg mówi o tej integralności i nienaruszalności życia ludzkiego. Patrzymy na Księgę Rodzaju już na sam początek, kiedy mamy Kaina i Abla. I już widzimy, kiedy Pan Bóg do niego woła w 4 rozdziale: cóżeś uczynił? Krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Krew twojego brata woła i głośno woła. I dlatego patrząc na to, widzimy, że Pan Bóg już od samego początku mówi o tym, że nie wolno zabijać. Idąc dalej, patrzymy na przymierze z Noem, kiedy Pan Bóg mówi o tym, że upomni się o krew człowieka. Kiedy potem patrzymy dalej na teksty biblijne, kiedy grzech zabójstwa jest piętnowany w Biblii, tak bardzo konkretnie, to widzimy, kiedy prorok Natan, mówimy w kontekście proroka Dawida, o którym dziś słyszeliśmy, kiedy prorok Natan piętnuje grzech Dawida, który morduje swojego przyjaciela, Uriasza, dlatego, że się zakochał w jego żonie. A więc konkretny przykład. Prorok Eliasz mówi o morderstwie Nabota, które zostało dokonane za namową Jezebel, żony króla Achaba. Mamy konkretną rzeczywistość, która nam pokazuje, jak Stary Testament odnosi się właśnie do tego przykazania. I tak samo morderstwo było zbrodnią, którą potępiali także wszyscy prorocy, jak spojrzymy na karty Pisma Świętego, czy to Izajasz, czy Jeremiasz, Ezechiel, Amos, Ozeasz, Micheasz, czy Abiasz. Wszyscy prorocy w jakiś sposób konkretny pokazywali, że morderstwo to jest to, czy przykazanie nie zabijaj jest konkretnie pokazane jako wykroczenie przeciwko także Bogu, a przede wszystkim przeciwko Bogu. I można powiedzieć, że to wszystko nam pokazuje, że Pan Bóg stawia siebie tutaj jako ten, który jest jedynym i prawdziwym dawcą i Panem życia ludzkiego. No i tego nie możemy chyba przeskoczyć w naszym życiu. Tego, w jaki sposób człowiek nie potrafi przeskoczyć w swoim życiu, że to Bóg jest jedynym Panem i dawcą życia. Człowiek, który stawia się w miejscu Boga, będzie prowadził do tego, że będzie doprowadzał do śmierci drugiego człowieka. Kiedy będzie siebie chciał postawić w miejscu Pana Boga. I moi drodzy, żeby Stary Testament to w jakiś sposób bardzo konkretnie ukazać, to Stary Testament wprowadził pewne prawo, które znam dobrze znane, prawo Herem. Prawo, które nakazywało, że jeżeli Izraelici wchodzili do miasta, to mieli wymordować wszystkich mieszkańców. Bardzo często podnosi się ten argument, kiedy próbuje się uderzyć chrześcijaństwo, patrząc na Stary Testament. Że lud Boży wchodził do miasta i mordował wszystkich, począwszy od bydła, skończywszy na całym ludzie. Ale kiedy spojrzymy okiem Bożym na ten Stary Testament, to zobaczymy, że z czasem Pan Bóg, kiedy lud Boży prowadził przez pustynię, kiedy lud Boży zdobywał poszczególne miasta,
Pan Bóg nakazał najpierw nie mordować kobiet i dzieci, nie mordować później zwierząt, bo się przydadzą. Potem powoli ograniczał to prawo. Do samego końca idąc w tym, że pokazał na samym końcu, kiedy już mamy blisko, można powiedzieć, blisko czasów Chrystusa, kiedy Pan Bóg mówi właśnie, że to On jest tym Panem życia. I dlatego ta miłość Boża pokazuje nam, jak bardzo konkretnie Pan Bóg prowadzi Izraela także w tak trudnym położeniu, kiedy pokazuje im nienaruszalność życia ludzkiego. I można tutaj pokazać tak bardzo konkretnie, kiedy widzimy, że to prawo harem było tak bardzo konkretnym prawem. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Aby wyplenić zło z narodu. Potem utworzone te miasta ucieczki, jak poczytamy Księgę Sędziów również i inne księgi, gdzie mamy miasta ucieczki, do których ten, który na przykład zamordował drugiego człowieka, mógł się schronić i tam mógł zostać osądzony sprawiedliwie. I mamy świadomość tego, że kształtowało się to prawo, tak bardzo konkretnie w tamtym czasie kształtowało się to prawo. Dlatego mamy świadomość, że morderstwo, o którym tutaj jest mowa w przykazaniu nie zabijaj, nie jest tylko tym, do czego przykazanie nie zabijaj się odnosi. Nie chodzi tutaj tylko o zabijanie człowieka w sposób fizyczny, bo mamy świadomość tego, że można również człowieka zabić w inny sposób. Można na przykład w człowieku zabić nadzieję. Kiedyś właśnie patrząc na to w tym kontekście, rozmawiałem z takim panem, który wylądował na ulicy potem właśnie jak wpadł w nałóg alkoholowy i mówi: proszę księdza, ja już nie mam nadziei na to, że z tego wyjdę. Ja już nie mam nadziei, że cokolwiek może się zmienić w moim życiu. Bo wszyscy, którzy są wokół mnie, powiedzieli, że z ciebie już nic nie będzie. I dlatego próbując rozmawiać z tym człowiekiem, trzeba było obudzić w nim nadzieję, że ciągle jest kochany przez Boga i przez człowieka, przez kogoś jemu bliskiego. Dlatego to przykazanie piąte również pokazuje nam, że człowiek powinien mieć świadomość tego, że można zabić także drugiego w sensie duchowym, że można tego człowieka zabić i w taki sposób. Dlatego mamy tego świadomość, że w tym przykazaniu Pan Bóg zawarł wiele rzeczy. Patrząc na aspekt pozytywny tego przykazania, możemy zobaczyć, że Pan Bóg mówi: chroń życie w każdej formie. I chcąc na to pójść na to w tym kierunku, możemy spojrzeć na to jeszcze dalej. Mówimy o morderstwie, ale możemy spojrzeć na przykład na samobójstwo. Dziś bardzo trudno się tłumaczy czasami właśnie temat samobójstwa również. Jeszcze wiemy dobrze, że Kościół też, rozwijając się, pewne rzeczy w Kościele się rozwijały z duchem czasu. Wiemy, że był taki czas, kiedy samobójców nie chowano na cmentarzach. Był taki czas w Kościele. Teraz mamy inne myślenie, inne patrzenie, nawet i na samobójstwo. I Biblia też o tym mówi. Biblia też to pokazuje. Przykład choćby Saula, o którym dziś była też mowa, który się rzucił na miecz, żeby nie zginąć z ręki wroga, sam popełnił samobójstwo. Rzucił się na miecz giermka swojego. Nie? Więc Biblia też to pokazuje w tak bardzo konkretny sposób. To, co przed chwilą wspomniałem, pijaństwo, alkohol, to jest też zabijanie siebie od środka, można powiedzieć. I Biblia w tym względzie również gdzieś tam, kiedy zagłębimy się konkretnie w Pismo Święte, możemy to odnaleźć, że bardzo często nawet i prorocy izraelscy mówili o tym, tak bardzo konkretnie pokazywali, bardzo konkretnie,
w jaki sposób człowiek powinien używać również wino, używać alkohol. Więc jest to pokazane tak bardzo konkretnie. Biblia tutaj prowadzi nas do tego, żeby zobaczyć, jak Stary Testament przeprowadza naród wybrany także w tej dziedzinie troski o życie. Pod tym kątem troski o życie Pan Bóg przeprowadza człowieka do tego, żeby odkrył w tym wszystkim Boga, który jest dawcą życia. I kiedy wchodzimy potem w Nowy Testament, to widzimy Chrystusa, który udoskonala przykazania. Bo jak spojrzymy chociażby na Ewangelię Mateusza, na 5 rozdział Ewangelii Mateusza, to przeczytamy w tym 5 rozdziale właśnie na temat przykazania nie zabijaj. Jezus mówi tak, słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Zobaczcie, że Jezus mówi, że nie wystarczy, że uczy, że nie wystarczy nie mordować. On zabrania również wszystkiego, co może prowadzić do zabójstwa lub w jakikolwiek sposób przynieść uszczerbek na życiu bliźniego. Zazdrość, gniew, nienawiść, pycha, pogarda. Jezus pokazuje, że to są pochodne zabójstwa. Zobaczcie, jak Pan Jezus poszerzył przykazanie. Nie? Jak Pan Jezus poszerzył myślenie o tym przykazaniu. My często skupiamy się tylko no właśnie na tej części takiej bardzo konkretnej. Nikogo nie zabiłem, to przecież nic się nie stało. Nieraz słyszę się w konfesjonale, że księdza, no nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem, modlę się codziennie, chodzę do kościoła, przecież nie mam grzechów. Mówię, to posadzić cię na ołtarzu obok Pana Jezusa trzeba. Nikogo nie zabiłem. Można zabić też duchowo. Gniew jest podciągany przez Pana Jezusa także pod pewien rodzaj zabójstwa. Mamy świadomość tutaj bardzo konkretną. A więc zobaczcie, że dla Jezusa zewnętrzne działania są zawsze następstwem wewnętrznej dyspozycji człowieka. Jezus wiele razy mówił, że to, co z wewnątrz wychodzi, może czynić człowieka nieczystym. Nie to, co wchodzi do człowieka. Kiedy Pan Jezus mówił o tym, jak wszyscy się gorszyli, że nie obmyli rąk przed jedzeniem, prawda, faryzeusze, że nie obmyli kubków z banków i tak dalej, kiedy spożywali jakieś potrawy, Jezus mówi, nie to, co wchodzi do człowieka, czyni człowieka nieczystym, ale to, co wychodzi z człowieka. A więc to, co jest w środku, jest widoczne na zewnątrz. I to bardzo łatwo jest widoczne, że sfera duchowa przekłada się na tę sferę codzienną, na tę sferę życia codziennego. I mamy tutaj bardzo konkretnie pokazane. Więc, moi drodzy, idąc dalej, pierwszy list świętego Jana. Święty Jan mówi bardzo konkretnie, taka jest bowiem wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Mocne słowa świętego Jana. Albo miłość, albo nienawiść. Serce człowieka, moi drodzy, to jest takie miejsce, które nie znosi pustki. Ono musi być czymś wypełnione. Jak nie jest wypełnione miłością, to będzie wypełnione nienawiścią. Jak nie jest wypełnione dobrem, to będzie wypełnione złem. Nie ma trzeciej drogi. Zimny albo gorący, Apokalipsa mówi. Nie ma trzeciej drogi, nie ma letniości. I dlatego święty Jan mówi bardzo konkretnie, albo miłość, albo nienawiść. I to pokazuje nam, w jaki sposób człowiek przeżywa swoją codzienność. Jeżeli będziemy ją kształtować w miłości, to będziemy się w tej miłości również umacniać. Tę miłość będziemy w sobie pielęgnować. I dlatego zobaczcie, że to przykazanie nie będziesz zabijał odczytane w świetle nauki Chrystusa, jak widzimy, odnosi się nie tylko do życia fizycznego,
ale także do życia duchowego. I wchodząc w to wszystko widzimy, jak bardzo konkretnie możemy poszerzyć to przykazanie i zobaczyć więcej. Święty Paweł w liście do Filipian napisał, że wielu postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, bo krzyżują w sobie ponownie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Nie zabijaj, to znaczy również pośrednio nie niszcz niczego, co stanowi o bogactwie ludzkiego istnienia, cielesnego, duchowego, nadprzyrodzonego, lecz przeciwnie, przykładaj się ze wszystkich sił do podtrzymywania i pogłębiania tego bogactwa. Tak powiedział Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Przykładaj się do tego, aby podtrzymywać i pogłębiać to bogactwo. I moi drodzy, jak patrzymy na to przykazanie z tej perspektywy, z perspektywy biblijnej, widzimy, że Biblia również pokazała, że jakie były kary za morderstwa, jakie były kary właśnie za to, co człowiek dokonał. I dlatego było to bardzo surowe prawo. Jest napisane konkretnie w Księdze Kapłańskiej, Księdze Wyjścia, Księdze Powtórzonego Prawa, ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. Co by było, jakbyśmy dziś takie prawo wprowadzili? Czy człowiek by w ogóle istniał? Za zabijanie drugiego człowieka, za mordowanie innych ludzi w różny sposób. I dlatego według Starego Testamentu morderstwo powinno być bezwzględnie ukarane. To bardzo nam pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg patrzy na człowieka. Pan Bóg patrzy na człowieka jako swój obraz. Jesteśmy odbiciem Boga. I Pan Bóg mówi, że On jest tym, który daje życie. I dlatego to uzasadnienie konieczności wymierzenia kary podkreśla tak wielką godność człowieka jako obrazu Boga. I daje do zrozumienia, że zamach na życie człowieka jest zamachem na samego Stwórcę, który dał to życie. Myślę, że to powinno być w jakiś sposób chyba wypisane na czołach wielu ludzi. Nie? Zabijając człowieka, czynisz zamach na samego Stwórcę życia, na samego Boga. Myślę, że można by jeszcze mnóstwo innych rzeczy przytoczyć, ale nie chcę przesunąć tego za bardzo, żebyśmy się mieli czas modlić. Słuchajcie, ja tylko dotknąłem tego problemu. Nie ma szans, żeby go wyczerpać. Dotknąłem tego problemu. I moi drodzy, chcąc patrzeć na to w taki sposób, jeszcze raz wróćmy do nauczania papieża Jana Pawła II z Radomia. Papież mówił tak w Radomiu: zauważmy jeszcze, że przykazanie nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, a raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Niestety dzisiaj ta prawda natrafia na bardzo poważną, trudną przeszkodę. Problem polega na tym, że żeby wprowadzić w życie to przekazanie, mówi dalej Ojciec Święty, problem jest w tym, że od dawna, a dzisiaj z niezwykłą premedytacją i rozległością, na miejsce Bożego nie zabijaj postawiono ludzkie wolno zabijać, a nawet trzeba zabijać. Papież bardzo emocjonalnie mówił, jak mówił o tym przykazaniu. I dlatego, moi drodzy, patrząc na to wszystko, myślę, że każdy z nas wie, czego papież dotyka w tym przykazaniu. Dotyka różnych aspektów tego przykazania. Patrząc chociażby na początek życia ludzkiego, chociażby na badania prenatalne, na wszelkie lecznicze zabiegi na embrionach. Ja nie jestem lekarzem, na tym się nie znam,
ale patrząc na to wszystko, na te wszystkie możliwości, które daje nam dzisiaj medycyna i nauka, jest bardzo cienka granica od leczenia do zabijania. I dlatego pojawia się tutaj wiele niedomówień, wiele sporów, wiele trudności, wiele tego, co prowadzi potem do różnych nawet i niebezpiecznych sytuacji. I moi drodzy, tak samo później, kiedy mówimy o aborcji, kiedy mówimy o eutanazji. Nie wiem, czy wiecie, że w październiku ubiegłego roku trzy wielkie religie świata, chrześcijaństwo, judaizm i islam, podpisali deklarację na temat eutanazji, mówiąc o tym, że wszystkie trzy religie wypowiedziały się na ten temat, mówiąc o tym, że eutanazja jest morderstwem, że eutanazja jest zabójstwem i nie godzi się, aby w taki sposób traktować człowieka. I moi drodzy, to piąte przekazanie bardzo konkretnie o tym mówi. Ja tak dotykam tylko różnych problemów z tym związanych. Papież Franciszek, nawet mówiąc o tym przykazaniu, napisał taką piękną encyklikę o ekologii, Laudato Si, w trosce o wspólny dom. I tam w tej encyklice papież napisał, że potrzeba, abyśmy się zastanowili nad naszym stosunkiem do dzieła stworzenia, które Pan Bóg nam dał, abyśmy je przetwarzali. I czy to dzieło stworzenia, które Pan Bóg dał nam do tego, abyśmy je przetwarzali, abyśmy panowali nad nim, powierzył naszej trosce, czy my rzeczywiście o to się troszczymy. Myślę, że każdy z nas ma świadomość, o czym papież mówi. Widzimy, co się dzieje również na świecie. Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga, tak napisał papież w encyklice Laudato Si. Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga. Środowisko jest domem publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie odpowiedzialni. A zatem Bóg oczekuje od nas, że w miarę naszych możliwości będziemy naśladować Jego panowanie nad światem. Człowiek ma pomnożyć dobro dzieła Bożego. I tu jest bardzo konkretne pytanie do nas, czy my pomnażamy dzieło Boże, czy tylko korzystamy z Niego, czy umiemy to dzieło wykorzystywać, czy umiemy to dzieło pomnażać, czy tylko je wykorzystujemy. I idąc dalej tym torem myślenia, myślimy o wojnach, w których giną niewinni ludzie. Myślimy o tych właśnie momentach, kiedy giną ci, którzy tak naprawdę nie są winni w ogóle tego. I patrzymy tutaj w tak bardzo konkretny sposób na życie człowieka. Można by jeszcze mnóstwo tych rzeczy różnych, moi drodzy, wymieniać, mówiąc o właśnie tym, co jest związane z piątym przykazaniem. Ale tak naprawdę jest tak duży, tak szeroki temat, że nie sposób go wyczerpać. Myślę, że każdy z nas jest świadomy tego, co jest ważne, co jest istotne. Dochodząc tutaj właśnie do tych trzech ważnych elementów, gdzie mówimy dzisiaj aspekty, które są bardzo mocno poruszane. Aborcja, eutanazja, kara śmierci. Te rzeczy, które są bardzo, rozbudzają wielkie emocje w ludziach, rozbudzają wielkie emocje w człowieku. I dlatego potrzeba, żebyśmy mieli świadomość tego, że nawet o karze śmierci papież Jan Paweł II pisał w encyklice Evangelium Vitae i mówił wyraźnie, że trzeba zrozumieć nauczanie Kościoła w tej dziedzinie. Trzeba zrozumieć nauczanie Kościoła w tej dziedzinie i warto sięgnąć do 56 numeru encykliki Evangelium Vitae, gdzie papież też mówi o karze śmierci, gdzie mówi o aborcji, eutanazji, karze śmierci. Powinno to być, myślę, dla tych, którzy dzisiaj się spierają na temat życia i śmierci, taki podręcznik do tego, który powinni przeczytać. Może wielu nawet nie wie, że papież to napisał. I dlatego ważne jest, abyśmy mieli świadomość tego, że to przykazanie
prowadzi nas w aspekcie pozytywnym do ochrony życia człowieka, do tego, żebyśmy chronili to życie w każdym aspekcie, w każdym momencie, w którym to życie powinno być chronione. I dlatego myślę, że trzeba na koniec przytoczyć słowa, które papież Jan Paweł II powiedział w Turynie przed katedrą. Człowiek wzdraga się przed śmiercią, człowiek lęka się śmierci, człowiek broni się przed śmiercią i społeczeństwo stara się obronić człowieka przed śmiercią. Moi drodzy, postęp, który mamy cywilizacyjny, niestety prowadzi do tego, że coraz więcej ludzi ginie. I jak to się ma do przykazania piątego? Jak to się ma do tego, co Jezus, co Pan Bóg mówi, co Chrystus mówi? Jak to się ma do tego, co jest w nauce Bożej o życiu? Trzeba, myślę tutaj, wiele przemyśleń, trzeba tutaj wiele dyskusji na ten temat, ale konstruktywnych dyskusji, które będą pozwalały wyciągać na wnioski. I jeśli ludzie twierdzą, tak powiedział papież Jan Paweł II właśnie w Turynie, jeśli ludzie twierdzą, że trzeba zabijać innych ludzi w tym celu, ażeby zmienić i ulepszyć człowieka i społeczeństwo, to musimy pytać, czy wraz z owym gigantycznym postępem materialnym, który jest udziałem naszej epoki, nie doszliśmy równocześnie do przekreślenia właśnie człowieka jako wartości podstawowej i elementarnej. Czy nie doszliśmy już do negacji tej podstawowej i elementarnej zasady, którą starożytny myśliciel chrześcijański wyraził w zdaniu: trzeba, ażeby człowiek żył. Trzeba, ażeby człowiek żył. To powiedział święty Ireneusz. I myślę, że rozważając te tajemnice przykazania piątego, najtrudniejszego rzeczywiście z przykazań, wzbudzającego największe emocje, trzeba, żebyśmy pamiętali i próbowali sobie to przykazanie przełożyć zawsze w aspekcie pozytywnym. Chroni życie od początku do końca, bo życie jest bezcenne, bo człowiek, podstawowe prawo, jakie posiada, to jest prawo do życia i nikt nie ma prawa mu tego życia zabierać. Dlatego Bóg mówi konkretnie: nie będziesz mordował, nie będziesz zabijał, będziesz chronił życie. Mógłbym jeszcze mnóstwo wam powiedzieć, bo mam mnóstwo rzeczy jeszcze ze sobą, ale nie o to chodzi, żebym wam przegadał wszystko. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, modląc się na tym wieczorze uwielbienia, tak bardzo głęboko w naszych sercach prosili Boga o to, aby Pan Bóg dał nam serce pełne miłości. Serce, które będzie umiało spojrzeć na życie z miłością oczami Boga. Bo Bóg patrzy nie tak jak człowiek. Bóg patrzy na serce. Człowiek patrzy oczami ciała. Patrzmy na serce nasze, na drugiego człowieka. I niech nas to prowadzi do tego, abyśmy zawsze to życie szanowali. Dziękuję, że wytrzymaliście, że nie usnęliście, chociaż może niektórym się oko zamknęło. Ale jest to temat tak szeroki, że nie sposób go wyczerpać. Każdy z nas ma w sobie, w sercu, gdzieś tam podświadomie wie, co jest ważne. I myślę, że modląc się teraz, mamy okazję do tego, żeby uwielbiać Boga za dar życia przede wszystkim. A prosząc Pana Boga o to, żeby też te wszystkie rzeczy trudne pozwolił człowiekowi poukładać w duchu Jego miłości, aby ta miłość Boża zawsze królowała i wtedy ta miłość będzie zawsze piękna.